Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was serdecznie w serii krótkich lekcji pod tytułem Słówko do egzaminu ósmoklasisty. Chodźcie teraz ze mną do mojego komputera i zobaczcie, czego się dzisiaj nauczymy. A dzisiejsze słówko do egzaminu to Poczęstuj się. Jest to właściwie wyrażenie, które uważam, że jest bardzo przydatne, ponieważ jeśli macie jakiś gości z zagranicy i mówicie z nimi po angielsku, to właśnie możecie też ich czymś poczęstować, tak? I wtedy możecie użyć tego wyrażenia. Jeśli chodzi o egzamin, to znajduje się ono zazwyczaj w funkcjach językowych, w tych ćwiczeniach, gdzie macie właśnie zadania z funkcji językowych, więc warto się go nauczyć. Popatrzmy sobie na sytuację. Tutaj dziewczynka chce nas poczęstować ciasteczkami. No i pyta się nas, czy jesteśmy głodni i mówi poczęstuj się moimi ciasteczkami. Are you hungry? No tutaj nam czegoś brakuje. To my cookies. Zastanówcie się, czego tutaj brakuje. Jeśli chcecie, możecie zatrzymać sobie nagranie. Jak będziecie gotowi, to wróćcie do mnie. OK, sprawdźmy. Are you hungry? Help yourself to my cookies. Okay? Czyli właśnie help yourself oznacza poczęstuj się. Jest to troszeczkę śmieszne, tak? Bo to tak jak tak dosłownie byśmy to przetłumaczyli: to oznacza to pomóż sobie. Jeszcze tutaj mamy przyimek to, też sobie go zapamiętajcie, tak? Bo jak chcemy powiedzieć, my po polsku mówimy poczęstuj się czymś, tak? A w języku angielskim mówimy pomóż sobie do moich ciasteczek. <laughs> Czyli brzmi to śmiesznie, no ale tak właśnie oni się wyrażają. Zapamiętajcie sobie to wyrażenie i właśnie to, że mówimy to. Ok? Tutaj z, z tym wyrażeniem help yourself. Dobrze. Powtórzmy sobie tą sytuację. Are you hungry? Help yourself to my cookies. Super. Dobrze. To już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. I jeśli macie ochotę się ze mną pouczyć do egzaminu, zapraszam Was na mój kurs Wyzwanie: egzamin ósmoklasisty z angielskiego na 100%. Szczegóły są w linku, który zostawiam tutaj pod filmem w opisie. Dziękuję Wam i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.